Już. Witam. Zaprezentuję Wam dzisiaj kilka ćwiczeń, które można wykonać pracując w biurze, przy komputerze. Rozpinamy mankiety koszuli, troszeczkę rozpinamy tak, żeby czuć się w miarę swobodnie w tym specjalnym stroju. Zaczynamy od krążenia ramion do tyłu, naprzemienne. Ja będę robił po kilka powtórzeń. Wy oczywiście możecie robić i powinniście robić więcej. Głowa, skłony. Prawo. Półkola zataczamy jedną, zataczamy drugą. Pełne krążenia. Barki. W drugą stronę. Barki do góry, łopatki do schodzą. Rozpół biodra. I parę ćwiczeń takich siłowych. Zaczniemy od pompki z wykorzystaniem biurka. Jeżeli się troszeczkę odsuniemy, to ta pompka jest o niewielkim obciążeniu. Jeżeli odsunę się dalej, mogę robić większe obciążenie. Oczywiście ilość powtórzeń dobieracie właśnie tyle, ile jesteście w stanie zrobić. Triceps to jest prostsze ćwiczenie. Jeżeli chcemy sobie obciążyć, odsuwamy się dalej. I również po kilka ćwiczeń. Korzystając z fotela, siadamy bardziej na krawędzi. Unosząc nogi do góry, robimy brzuszki. Mogą być takie, mogą być takie. Dla bardziej zaawansowanych skośne możemy dodać nożyce pionowe i poziome i ewentualnie naprzemienne. I należałoby się troszkę porozciągać. Opieramy się o biurko. Noga i tu proste. Rozciągamy łydkę. To samo z drugą nogą. Stajemy, krzyżując nóżki. Staramy się sięgnąć do podłoża i przytrzymać około 10 sekund. Ja będę robić krócej, żeby nie zabierać Wam czasu na oglądanie. Kolejne skłon w przód i w tył. Skłony w bok. Może tak będzie lepiej. I kilka ćwiczeń izometrycznych. Rozciągamy barki. Oczywiście oddychamy naturalnie. Też staramy się utrzymać do 10 sekund minimum każdą z tych pozycji. Rozpychanie ścian. Odpchanie do przodu. Wszystko po 10. Głowa odciąg, ręce ciągną w jedną, głowę odpycha. Teraz odwrotnie. I wszystko staramy się utrzymać do 10 sekund. Ja robię po kilka sekund, ale chodzi o to, żeby Wam tylko zademonstrować. Jeżeli dla kogoś jest to za mały zestawik, może sobie dodać jeszcze ćwiczenia izometryczne w siedzeniu, czyli ściskamy, a kolana rozpychamy i odwrotne. To kolana ściskają, a ręce blokują. Ok. I na koniec wdech głęboko, nosem wydech ustami, spokojnie aż z dopchnięciem.
i takich powtórzeń robi się od 3 do 5. I myślę, że będziecie się czuli lepiej, pracowali wydajniej. Dziękuję.